co, drodzy Państwo, zapraszam. To jest to. Moją rolą jest zagajać, żeby każdy był zachęcony nie dzwonkiem, bo on jest taki troszkę, tak, taki troszkę przywołujący, tylko żeby był zachęcony, że ja mówię i jest debata i wtedy widzę, czy jest takie uważanie. Więc jeżeli mam chwilę czasu, to przypomnę Państwu, tym, których wczoraj nie było, o idzie Pan tutaj, przypomnę Państwu, tym nieobecnym, że wczoraj, bo też część Państwa nie była, wczoraj była dosyć burzliwa debata na temat, tak de facto jest troszkę tak, abyśmy powiedzieli, spowodowana nakazem chwili. Debata była wczoraj na temat obrony kopalń węgla kamiennego i górnictwa. Podjęliśmy trzy uchwały wczoraj. Podjęliśmy trzy uchwały. Pierwszą uchwałę, która była sancytem, że nie zgadzamy się na powstanie do polskiej grupy górniczej, tej formule zamiany wierzytelności, żeby banki przejęły władztwo nad kopalniami. To była pierwsza uchwała. Druga uchwała dotyczyła stworzenia na Śląsku Skarbu Śląskiego i zaproponowanie, żeby Skarb Śląski przejął te kopalnie na własny garnuszek i zajął się restrukturyzacją, wypłaceniem zobowiązań i tak dalej. No i trzecia uchwała, to była ta rezolucja właściwie, no i trzecia uchwała sankcji też, że nie aprobujemy tego porozumienia Związki Zawodowe Górnicy. Tam chodziło o to, że górnicy niby dobrowolnie zrzekają się 14 pensji. My stwierdziliśmy, że to jest zwyczaj, który żeby wygasić zwyczaj, to trzeba zaproponować jakieś godziwe warunki. Myśmy zaproponowali, żeby to było udział w zyskach, prawda, corocznych górników, czyli w całej załogi. Jeżeli nie ma zysków, nie ma wypłaty. Jeżeli są zyski, to należy się górnikom jakiś udział w zysku. I to były nasze wczorajsze uchwały, żebyście Państwo, których nie było wczoraj, wiedzieli, no niby tylko trzy uchwały, no ale debata to była burzliwa i dosyć konkretna. Były też wczoraj dwie prelekcje. Pierwsza prelekcja była Janusza Bauerka odnośnie dziedzictwa Wenedów. Jaki był tytuł dokładnie, Panie Januszu, bo nawet dziedzictwa Wenedów, byśmy powiedzieli tak skrótowo. I druga prelekcja dotycząca, to była prelekcja Pana doktora z Bydgoszczy dotycząca, ja przeczytam może dokładnie, żeby tutaj nie etnos, a geny, co badanie DNA mówi o naszym pochodzeniu. Prelekcja doktora habilitowanego Marcina Woźniaka. A Janusza Bauerko rzeczywiście dziedzictwo Wenedów. Mieliśmy przewidziane jeszcze Polska Lechia przed 1996 rokiem. Ta prelekcja, którą ja ewentualnie zagaję, może być kontynuowana dzisiaj. Miała być prelekcja Islam, religia, czyli dolega, którą przełożyliśmy na dzisiaj. I miała być prelekcja Wpływ okupacji sowieckiej na serce umysłów Polaków pana szanownego marszałka ziemi Kłobucko-Myszkowskiej, pana Stefana Kramarskiego. Które te dwie prelekcje ostatnie przełożyliśmy na dzisiaj. Czekają nas dzisiaj podjęcie, ja myślę, że po tym, co powiedział pan Cezary, a jest obecny, jeżeli państwo macie głosy, podejmijmy najpierw tą uchwałę. Myślę, że początek dnia by na to wskazywał, że uchwałę, petycję, panie Cezary, o pana tu prosimy, senatorze. Pana też prosimy, senatora tutaj, dwóch senatorów, ja jestem trzeci. Potrzebujemy tylko jeszcze, widzę tutaj pana Jarosława naszego z ziemi. O, jest pan Jarosław. Słuchajcie, podejmiemy pierwszą dzisiaj uchwałę, myślnik, petycję o tym, że domagamy się zwrotu skierowanej do ministra, czyli ja ją po prostu wygeneruję później w formie druku i wyślę, do Ministerstwa Kultury. Domagamy się zwrotu ołtarza srebrnego ze Słupska do Darłowa z całym tym dobrodziejstwem jeszcze uzupełnień, ten ołtarz jest niepełny i tak dalej, czyli wypełnieniem tych brakujących srebrnych i tak dalej, do kościoła mariackiego tutaj przy ulicy Wenedów w Darłowie celem po prostu odnowienia kultu tego ołtarza, bo to był kiedyś kult tego ołtarza, no i wrócenie do tradycji. Sam ołtarz, drodzy Państwo, ołtarz, altario, to jest rzecz sakralna, rzecz przynależna Kościołowi. Kościół na pewno też upomina się o to, no ale może jest mu ciężko, prawda? Padło to w ręce osób świeckich. Pamiętamy, że tak de facto stało się do czasów okupacji tutaj sowieckiej. Poprzez perypetię tego ołtarza, on tutaj był przechowywany niedaleko w jakimś dworku tutaj czy pałacyku, potem gdzieś części się znajdowały tam gdzieś w okolicach Krosna. No takie perypetie, my nie chcemy o tym mówić. Krótko mówiąc, zarządzam głosowanie, zarządzam. Czy w tej sprawie ktoś jeszcze chce głos, może, żeby ta debata się wyczerpała?
Czy w tej sprawie ktoś chce głos zabrać? Nie widzę, więc decydujemy, czy głosujemy w tej chwili nad tą uchwałą, petycją o tym, że domagamy się jako Sejm Walny. Głosujemy. Tak, w sprawie powrotu tego ołtarza srebrnego, który w tej chwili znajduje się w Muzeum w Słupsku, do kościoła mariackiego do Darłowa, tak? I żeby to wróciło na swoje miejsce, po prostu nie do końca na swoje, bo on kiedyś był w kaplicy zamkowej, ale to też jest sekularyzowane. W tej chwili zamek już nie pełni funkcji sakralnej, tam nie ma kaplicy już sakralnej, więc nie ma sensu, żeby go sekularyzować drugi raz, czyli z Muzeum w Słupsku do Muzeum w Darłowie, tylko żeby z Muzeum w Słupsku do kościoła w Darłowie, żeby trafił, ołtarz stał się po prostu miejscem kultu i trafił do części sakralnej naszej ziemi, a nie do części sekularyzowanej, czyli do części świeckiej. Jeżeli ktoś jest za, no to zielona kartka, jeżeli ktoś jest przeciw, to czerwona, jeżeli ktoś się wstrzymał, to żółta. I zarządzam głosowanie. Panią sekretarz, panią przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej proszę o pomoc, by liczyć. 28 jest za, 41 jest za, 40 jest za, Polonia Kanadyjska za, ziemia wejherowska, Dyjsko-Słupska jest za. A pan ma jaką ziemię? Wejherowska. To już jest za, bo tu marszałek decyduje. No i zostają trzy wota senatorskie. Za, za. Ja też jestem za. A jeszcze przepraszam. Jeszcze ziemia mazurska, czyli 5 za. Jest pani? Tak. I jeszcze 30. Oj, to trochę tych głosów mamy dzisiaj. Sumuje pani. Plus musi pani policzyć, pani dzisiaj, pani Małgorzato, trzy głosy senatorskie tutaj jeszcze. Senator pierwszy, senator drugi, czyli trzy wota łącznie ze mną, trzy głosy są też za, czyli domykamy jakby tą uchwałę. Można powiedzieć, że jest jednogłośnie przyjęta. Ale czekamy na... Senatorowie mogą głosować? Tak, bo oni, tak, to są wota senatorskie. To nie jest liczone jako głos, bo naprawdę woto, ale ja muszę jako marszałek ogarnąć to. Myślę, że będzie sprawniej w przyszłości jednak, żeby głosować. To jest traktowane jako woto, czyli tu każdy głos ma znaczenie, prawda? Woto, czyli woto znaczy, że to jest głos i mowa jednocześnie, czyli każdy senator powinien wyjść i powiedzieć, no ale tutaj już się nie będziemy w tej formule. Tworzymy taką tradycję, jednak ja przemyślałem to, że lepiej głosować, bo to jest proste. Bardzo proszę. Ogłaszam wyniki głosowania nad uchwałą petycją w sprawie zwrotu ołtarza srebrnego do kościoła weneckiego w Darłowie. Dobrze, weneckiego. Weneckiego w Darłowie. Weneckiego. Weneckiego. Od Wenedów. Od Wenedów. Oczywiście. 7 ziem głosowało za zwrotem, również 3 głosy senatorskie za zwrotem właśnie tego obrazu. Jednogłośnie uchwała petycja przeszła w sprawie zwrotu ołtarza. Dziękuję bardzo. Pamiętam, ja uwagę urzędu, wtedy jako marszałek tutaj właśnie zajmę i jako marszałek wykonany potwierdza. Właśnie to jest ten moment, w którym głosy senatorskie muszę zastanowić się, czy były, no bo jeżeli nie było mów senatorskich, tylko były głosowania, to mam uproszczone zadanie. Ja sporządzę w najbliższym czasie, w przyszłym tygodniu tą petycję, podpiszę ją i wyślę ją do ministerstwa, że jest taka decyzja. To właściwie jako uchwała petycja, no to musi przyjść odpowiedź, prawda? Musi przyjść odpowiedź, bo w formie tej Konstytucji 3 RP jest tam zaznaczone, że na petycję oni muszą odpowiedzieć, czyli oni nie mogą powiedzieć, że nas to nie dotyczy, bo petycja jest obowiązująca do przynajmniej zajęcia stanowiska, więc na to możemy liczyć, że na pewno odpowiedzą. Drugie głosowanie, jakie bym chciał od razu przeprowadzić, to jest właśnie głosowanie, jakby tak powiedzieć, reasumpcyjne, ze względu na literówkę, jaka tam padła prawdopodobnie, czyli nie referendarz, tylko regimentarz, czyli jeszcze raz reasumpcją tutaj głosujemy nad tym, że pan Zygmunt Hazuka zostaje regimentarzem. Powtarzamy to z Rydzyny. Już nie będziemy głosować nad senatorem, bo to było głosowane, więc to staje się oczywiste. I później będzie głosowanie nad tym, czy powołujemy pana Zygmunta Hazukę na admirała Królewskiej Floty, czy Korony Polskiej, admirała Korony Polskiej. Mniej więcej taka będzie tytulatura. Admirał Korony Polskiej, tak? Królestwa Polskiego. Tak, ale admirał... żeby było napisane, żeby... Nie, no możemy jednocześnie tylko powiedzieć, powołujemy i zobowiązujemy pana Zygmunta, żeby, no powiedzmy tak, przy najbliższych 3 sesjach, bo nie będziemy deklarować przy najbliższej, bo może nie pasować, przy najbliższych 3 sesjach Sejmu Walnego, żeby na którejś z tych sesji przyjechał i już wypracował doktrynę, prawda, i tak obronną, z uwzględnieniem tych wątków, tych sojuszy obecnych zawartych, czy sojuszy zerwanych i ewentualnie jaki status terytorialny tutaj widzi dla Polski, w sensie na przykład Ukrainy, Białorusi, prawda, Kaliningradu,
to było sądowane ziemie pruskie kiedyś, prawda? Odnośnie, ale bez oczywiście żadnych wątków wymachiwania szabelką, bo nam nie o to chodzi, tylko żebyśmy po prostu powoli się przyglądali i wypowiadali się ewentualnie z ziemi Zaolzia, prawda? Takich ziem, gdzie zajmujemy powoli stanowisko, jak my to widzimy, jaki teren obejmujemy tą jurysdykcją hetmańską, prawda, admiralską, jaką jurysdykcję, jaką strefę Bałtyku trzeba traktować jako strefę przybrzeżną, jaką wód międzynarodowych, jakie statki sobie tu życzymy, jakie sobie nie życzymy na Bałtyku, jakie wojska sobie tu życzymy, jakie sobie nie życzymy i tak dalej, i tak dalej. Tak dalej. To w najbliższych trzech sesjach, żeby się określił, wtedy ewentualnie damy wotum zaufania. To powołanie, żeby było jednoznaczne. O ile, że tak powiem, status senatorski bez wyraźnego nadużycia, no jest, byśmy powiedzieli, na dzisiaj jest praktycznie dożywotni, o tyle status pewnej funkcji publicznej, no musimy sobie zaznaczyć zawsze, że o ile możemy powoływać, to od razu sobie dajemy prawo odwoływania, prawda, żeby nie było sytuacji, że my nie jesteśmy w stanie odwołać. Ale musi to być tej samej konfiguracji. To znaczy, że powinno być mniej więcej tyle samo ziem odwołujących, co powołujących. Nie powinno być tak, że jak na przykład powołamy teraz 7 ziemiami, to potem 3 ziemiami odwołamy. Czy przyjmijmy sobie taki zwyczaj, że tyle ziem mniej więcej, ile powołało, tyle ziem mniej więcej może odwołać. Jeżeli na Sejmie jest obecnych 7 ziem, no to 7 co najmniej ziem może odwołać. Nie 6, nie 5, nie 4. Jeżeli 28 ziem powołało, no to tyle samo ziem może odwołać. Żebyśmy sobie zrobili takie bezpieczeństwo dla siebie, ale też dla tych, których nominujemy, żeby oni też dbali o to, że im więcej ich reprezentuje i powoła, tym są, mają większy mandat i są bezpieczniejsi w jakimś sensie. A jak będzie król, to król będzie odwoływał. Jak będzie król, tak, król będzie odwoływał, ale za każdym razem król powinien czekać na zgodę Sejmu i od drugą stronę, jeżeli Sejm i Senat odwołują, to trzeba czekać na zgodę króla, bo może to być nie w interesie królestwa i król może się nie zgodzić i vice versa. Nie może być, jednak zachowajmy pewną tutaj, tak myślę, na dzień dobry, taki zwyczaj sobie pracujmy, że król odwołuje, a Sejm i Senat zatwierdza, albo Sejm i Senat odwołuje, a król zatwierdza, żeby było to w drugą stronę. Bo rzeczywiście hetman stoi przy królu, żebyśmy się dobrze rozumieli, tak? Broni też króla, czyli królestwa. Także głównym zadaniem hetmana, czyli admirała, jest obrona królestwa, czyli króla. No tak jak jest w tych pszczołach, bronią królową, prawda? No ale bronią też całości. Mniej więcej wiemy, o co chodzi. Także głosowanie zarządzam w tej chwili na temat reasumpcji, byśmy powiedzieli, ze względu na literówkę, nad rekimentarzem, nad względem zawodu, żeby nie było żadnych wątpliwości, prawda, że potwierdzamy to, a następne głosowanie będzie nad powierzeniem obowiązków admirała. Pierwsze głosowanie, kto jest za, zielona kartka. Zaczniemy może od pani tym razem. Tak, bo to zawsze troszeczkę mam problem z 35 za. Pan Stefan, żółta. 28 żółta, 41 jest za, momencik, już dojdę, 40 jest za, 44 żółta, 26 za. To przy okazji jest takie głosowanie, ja bym powiedział, nad wotum zaufania, w jakim sensie, prawda, bo ta reasumpcja robi wotum zaufania. I teraz jeszcze rozumiem, że pan się wstrzyma, za, ja też jestem za, drodzy państwo, może ja tutaj wyraźnie, tutaj, żeby nie było widać, jestem za. No i teraz proszę o odczytanie. Tutaj obowiązywałaby raczej zasada bezwzględnej większości, czyli większość zwykła, ponad 50%, prawda? Ogłaszam wyniki w sprawie wyboru pana Zygmunta Hazuki na stanowisko regimentarza. 4 ziemie głosowały za. 3 ziemie się wstrzymały, to jest ziemia numer 28, ziemia numer 44 i numer 30. A jeżeli chodzi o senatorów, to są 2 głosy senatorów za. Jeden wstrzymany. To jest, już głos daję, te żółte kartki to rzeczywiście tu zabrzmiały dosyć dobrze, prawda? Bo wyszły takie trochę żółte kartki, jak dla zawodnika, panie Zygmuncie, trochę żółte kartki, to znaczy, że ziemia się wstrzymują. Cieszę się, że ziemia, miałbym dylemat, gdyby była głos, już daję panie, gdyby był głos przeciwny, no bo nie chciałbym, żeby jakaś ziemia nie akceptowała hetmana. No bo jakby to wyglądało, że jest jakaś ziemia, która uważa, że hetman, ale to z tym też trzeba się ewentualnie pogodzić, czy uporać jakoś głosowanie, prawda?
sensie przegłosowanie tego weta, wysłuchanie. Nie było weta, więc nie głosujemy nad wetem. Żółte kartki oznaczają, że to prawdopodobnie to spowodowało to jak myślę, ta sprawa NATO, że chyba ziemię sobie do końca nie życzą. Pan, proszę bardzo, Jarosław Ziemia Gdyńsko-Słupska, bardzo proszę w tej sprawie, jeżeli będziemy głosować za chwilę nad sprawą powołania admirała, więc bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Szanowni Państwo Posłowie, myślę, że dobrym obyczajem byłoby wprowadzenie takiej zasady w głosowaniu, jeżeli głosujemy za, to oczywiście wiemy, że jesteśmy za i nie ma żadnej wątpliwości co do tego. Ale jeżeli ktoś się wstrzymuje, już nie mówię o tych, którzy są przeciwni, ale jeżeli ktoś się wstrzymuje, to myślę, że dobrym obyczajem byłoby krótkie uzasadnienie swojego wstrzymania się. Bo jesteśmy tutaj po to, żeby wiedzieć, proszę Państwa. Jesteśmy po to, żeby wiedzieć, a nie żeby nie wiedzieć. A jeżeli nie wiemy, to dowiemy się najwyżej, tak? Jeżeli nie uzasadnia to w tym momencie, dowiem się i uzasadnię to za jakiś czas. Ale to wyrażenie właśnie stanowiska w kontekście właśnie uzasadnienia swojego wstrzymania byłoby jak najbardziej zasadne i byłoby jak najbardziej przejrzyste. Tym bardziej jak uczy życie, te właśnie żółte kartki w cudzysłowie w naszych sejmach, naszej nieszczęśliwej Rzeczypospolitej, jak tutaj zacytuję klasyka, bywały różne sytuacje i które doprowadzały do różnych zjawisk, niekoniecznie bardzo korzystnych dla naszych mieszkańców Polski, dla Polaków i dla gospodarki, także i dla obronności. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja bym sobie zastrzeg, może już, ja bym sobie zastrzeg, bo ta debata oczywiście ma sens. Ja otwieram tę debatę, ten wniosek popieram. Natomiast zastrzegam sobie, że może nie w każdym przypadku, bo dalej można by to ciągnąć, żeby teraz ci, co głosowali za, uzasadniali. Przeciw też, prawda? Więc ja myślę, że jest to w tym przypadku konkretnym, skoro chodzi o tak ważną funkcję, to oczywiście ten wniosek przyjmuję, ale nie uważam, żeby to stawało się za każdym razem zwyczajem. Z tego nie przyjmuję na razie. Jeżeli zobaczymy, że taka jest konieczność, to wypracujemy taki zwyczaj. Jak to mówi starożytni, najlepiej jak zwyczaj staje się prawem. Ja tutaj, byśmy sobie sami zaprzeczali do tej pory tych głosowań, bo było, prawda, nie uzasadniliśmy, ale w tym przypadku ja uważam, przed głosowaniem, szczególnie przed powołaniem admirała, jak najbardziej popieram, żeby te osoby mogą powiedzieć, że wstrzymuje się i generalnie nie muszą uzasadniać. No ale jeżeli jakiś proces myślowy doprowadzi mnie do tego, żeby się wstrzymać i są w stanie to wyartykułować, to my możemy ich co najwyżej tylko prosić. Nie możemy żądać od marszałka takiej ziemi, żeby musiał, bo to by trochę może go nawet w jakimś sensie ograniczało, prawda? On tak uważa, że jego ziemia też tak. No ale oczywiście byłoby słuszne, gdyby uzasadnił jak najbardziej. Czyli jeżeli ci Państwo, którzy głosowali, jak Pani Małgorzata nam przypomniała, jakie to było ziemie i w tej sprawie się chciałbym wypowiedzieć, to bardzo proszę. Jeżeli nie chcą się wypowiedzieć, ja nie widzę tutaj z tego tytułu żadnych problemów, jeżeli ktoś powie, że nie chce się w tej sprawie wypowiadać, uważał, że tak muzułmanie nie nakazuje, i że głosuje, wstrzymuje się i tyle. Także niech Pani wyczyta ziemię i osoby, które chcą się w tej sprawie wypowiedzieć, bardzo proszę. Ziemia numer 28, ziemia numer 44 i ziemia numer 30. Bardzo proszę. Już. Jestem marszałkiem ziemi numer 28, Częstochowsko-Myszkowsko-Powódzkiej. Wstrzymałem się z tego względu, że Pan mówił o doktrynie obronnej Wybrzeża. Ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, że będziemy Pana awansować na hetmana całej Rzeczpospolitej, korony. I nie wiem, daję sobie czas, że jak Pan przedstawi dla całej korony sensownych, który stwierdzę, że ten Pański pogląd na obronę jest właściwy, no to też zmienię zdanie. A uważam też, że takie wstrzymanie się z głosem to daje też możliwość taką, że jak później będzie następne sejmy będą, a byłoby, że wszyscy by zagłosowali za, to później byśmy musieli czekać, żeby znów tyle ziem się zjechało, żeby przypominałby Pan źle sprawował swoją funkcję, by było Pana trudno odwołać. Takie moje zastrzeżenie. Która kolejna ziemia, Pani Małgorzata? Która kolejna ziemia? Druga ziemia 44. Czy ziemia 44 chce się wypowiedzieć? Bardzo proszę. Powód obronności, bezpieczeństwa granic naszego Królestwa jest bardzo istotny, jak na tym etapie nie najważniejszy. To, co nie pozwoliło mi zagłosować za, a jedynie wstrzymać się od głosu, to jest fakt,
iż powołujemy w tej chwili na bardzo wysokie urzędy państwowe osoby, o których nic nie wiemy. A to nie chodzi generalnie o to, żeby nie wiedzieć, bo co będziemy informować, to będziemy zbroić w drogę. Tak, ja wiem. Trzecia RP. Ale jeżeli ktoś ma aspiracje na bycie senatorem, hetmanem, czy tam jeszcze admirałem, to wydaje mi się, że powinien tutaj na słowo honoru, no w końcu dążył do tego, żeby zostać ludźmi honoru, taką przysięgę złożyć, czy zaprzysiąc się, że przede wszystkim nie posiada dwóch obywatelstw, bo dwa obywatelstwa to wiąże się z tym, że te, które się nabywa, to niestety, ale jest obligo złożenia przysięgi na wierność danemu państwu. To też tak jakby no, nie za bardzo tutaj to pasowało, w końcu mówimy o obronności, o wysokiej funkcji. Poza tym, że nie należy do żadnych lóż masońskich, to co my tutaj się sprzeciwiamy, nie należy do żadnej partii politycznej, że za czasów zarówno PRL-u, jak i trzeciej RP nie jest współpracownikiem służb jakichś tutaj panujących i tak dalej. My potrzebujemy na to stanowisko wolnego i ja człowieka. I ja teraz tego akurat nie wiem i domyślam się, że najprawdopodobniej nic pana nie wyeliminuje z tego, bo jest pan takim człowiekiem, ale chciałbym to usłyszeć z pańskich ust tutaj, że właśnie tak jest i może warto byłoby się skoncentrować na to, żeby nie wiem, przysiąc czy ślubować, że nie jest się współpracownikiem jakiejkolwiek formacji, tak, tych służb, czy zadeklarować i zaręczyć to własnym słowem honoru, tak, to jest bardzo istotny element, tak mi się wydaje, dlatego i to jest jedna przyczyna, nie to, że personalnie mam do pana jakieś tutaj awersje, bo tak nie jest, tylko chciałem mieć pewność, jeśli mam oddać głos za, to chcę wiedzieć, że oddaję głos za Polakiem, wolnym Polakiem, tak, od jakiejś tam struktury, od jakiejś tam współpracy z innymi i tak dalej. To jest dla mnie najważniejsze. Dziękuję. Małgorzata Ewa-Piszczak, senator ziemi, marszałek Sejmu Ziemskiego, ziemi rybnickiej, raciborskiej i wodzisławskiej. Ja kierowałam się dobrem mojej ziemi, ziemi wodzisławskiej, raciborskiej i rybnickiej. Nie mogę sprzymierzyć się moim ludziom mojej ziemi. Uważam, że jest to przedwczesne wybieranie regimentarza i admirała dzisiaj, gdy nie mamy określonych w ogóle ram i konkretnego działania tej osoby. Musi być jasno i wyokreślone, że my nie będziemy korzystać z NATO, nie chcemy NATO i żądam, moja ziemia kategorycznie, żeby NATO się wyprowadziło stąd. Żądamy ochrony przed islamistami ISIS. Nie chcemy na naszej ziemi nieproszonych gości. Będziemy wspierać dla dobra ludzi. Nie będziemy popierać zła. Uważam, że jest to przedwczesne. Chcę uchronić w ogóle najjaśniejszą Rzeczypospolitą, naszą ziemię przed wielkim niebezpieczeństwem, żebyśmy pochopnie nie podejmowali takich decyzji i nie wybierali, bo w ręce człowieka będziemy składać po prostu obronność całej ziemi naszej, najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a gdzie jest Śląsk? Pan się tylko wypowiadał tutaj o ochronie i bezpieczeństwie w wybrzeżach. Śląsk w ogóle też po prostu jest od tego odłączony. Wszystkie ziemie muszą w tym uczestniczyć. Wszystkie ziemie muszą się opowiedzieć. Nie możemy po prostu chronić interesów i geszeftów naszych oprawców, zdrajców i sprzedawczyków, że będą nam mówili, że NATO nas chroni, gdy NATO jest naszym bezpośrednim wrogiem. NATO chroni interesów Izraela, USA, Obama wiadomo co zrobił, pozakrywał krzyże, idzie w kierunku cywilizacji bizantyjskiej. My chronimy naszą łacińską cywilizację i my jesteśmy tutaj u nas, my jesteśmy katolikami z dziada, pradziada, chrześcijanami. Chronimy nasze chrześcijaństwo, chronimy naszą wiarę naszych przodków.
Nie możemy, nie możemy sprowadzać niebezpieczeństwa na nasze ziemię. Musi być najpierw przeprowadzona intronizacja. Władza musi klęknąć. Osoba, która będzie wybrana na regimentarza, oczywiście na admirała przed tym, musi jeszcze złożyć przysięgę przed Jezusem Chrystusem Królem i musi się zadeklarować i przysiąc, że będzie z całego serca i z całej duszy będzie chronił praw Bożych Jezusa Chrystusa i naszej wiary. Bez tego będziemy tutaj wyznawali islam za chwilę, bo wiadomo, do czego w ogóle władze dążą, do czego loże dążą, że w jakimś tam wyższym stopniu mają przejście po prostu na islam. Wiadomo, że takie coś ma nastąpić. Na naszej ziemi nigdy nie było islamu. Jak chcą sobie inne narody wyznawać, być islamistami, sobie są u siebie, ale nas tu nikt nie będzie nawracał siłą. Nam nikt nie będzie odbierał kopalń, nikt nam nie będzie odbierał resztek przemysłu i nikt nam nie będzie zabierał miejsc pracy. Bez miejsc pracy jesteśmy niewolnikami. Żądam, żeby afera Pampers również była rozliczona. Zamieszany jest to pan Balcerowicz. Gdzie są pieniądze z naszej prywatyzacji? Gdzie są pieniądze ze wszystkich prywatyzacji, które były dotychczas wykonywane? Bo słyszałam, że z konta, z tych pieniędzy korzystał właśnie pan Balcerowicz. I pan Balcerowicz powinien się wypowiedzieć i powinien stanąć przed sądem. I ta sprawa powinna być dogłębnie zbadana. I wszystkie prywatyzacje nasze powinny być rozliczone. Nie może być tak, że my jesteśmy okradani z naszych miejsc pracy i my jesteśmy białymi niewolnikami. Doprowadza się do tego, że już jesteśmy tymi białymi niewolnikami, bo nam się nie daje prawa wyboru. Za nas decydują związki zawodowe, które nas zdradziły, które działają pod szyldem związków zawodowych. Nie powinny osoby w ogóle podpisywać tego. Związkowcy, opamiętajcie się. Jesteście na garnuszku naszych wrogów. I wy wykonujecie interesy tylko tych wrogów. Mnie jak zwalniano z pracy, to była podobna sytuacja. Związki zawodowe, pani Garbusińska, pan Piotr Duda chronił tylko i wyłącznie interesu inwestora strategicznego Vattenfall. I opowiadał się tylko i wyłącznie za dobrem Vattenfalla. Za dobrem pracownika nie poszedł nic. Nawet nie odpowiedział pan Duda na 5 moich pism. Do niego kierowałam błagalne pisma. W sprawie, gdzie byłam zwolniona z pracy z tego powodu, że mi nie udzielono pomocy po ciężkim wypadku przy pracy. Kogo wy chronicie? Doprowadzacie do zagłady narodu polskiego? My was rozliczymy. Tak nie może być. Zanim w ogóle jakiekolwiek ustalenia zapadną i decyzje, naprawdę musimy się nad tym zastanowić. I zanim damy władzę, to ta osoba musi wiedzieć, czego będzie broniła, jakich interesów będzie broniła i kogo. Czy ona będzie broniła NATO interesu, czy będzie interesu Królestwa Polskiego, czy będzie broniła interesu Polaków, Wenedów, Lachów, Lechitów, Sarmatów. Tego nie wiem. Dlatego muszą być określone konkretne ramy. Muszą być podjęte odpowiednie decyzje. Dobrze, że jest to wszystko kamerowane, żeby ludzie naszej ziemi wiedzieli, kto jest zdrajcą, kto się opowiada, kto jest przeciwko nam. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że grozi nam ogromne niebezpieczeństwo, ale wiadomo, jak nam się któremukolwiek coś stanie tutaj, kto przemawia w Sejmie, to wiadomo będzie, z czyjej ręki po prostu ta zemsta będzie po prostu nas dotykała. Na dzień dzisiejszy jesteśmy prześladowani za to, że uczestniczymy w Sejmie tutaj walnym. Ja oczywiście tego doświadczam na co dzień. Nie wiem jak wy, za moje wypowiedzi, ale jak powiedziałam, będę broniła tego, żebyśmy sobie nie odebrali tych resztek wolności. Bo urodziliśmy się wolni, byliśmy wolni i będziemy wolnymi ludźmi. Jesteśmy najbogatszym narodem świata.
Ameryka powinna otrzymywać wizy, żeby do nas przyjeżdżać, a oni nas upokarzają, jesteśmy jedynym narodem, który musi prosić ich o to, o pozwolenie na wjazd do Ameryki. Amerykanie, prezydencie Obama, opamiętaj się. Prawo stoi po naszej stronie. My mamy słuszne prawo, prawo zwyczajowe, prawo naturalne, prawo boskie, które nas chroni. I wy nas tego nie pozbawicie. Dziękuję. Drodzy Państwo, krótka konkluzja. Pan Stefan, myślę, że roztropna, mądre uzasadnienie. To samo pan Jarosław. Tutaj poproszę ewentualnie pana, żeby się ustosunkował do tych, nazwijmy to, nie tyle zarzutów, ile zastrzeżeń pewnych, prawda? Bo to ta kategoria. No i oczywiście pani Małgorzata, która po prostu ma pewne, jakby to powiedzieć, obawy, byśmy powiedzieli. Ja tylko właśnie a propos tej trzeciej wypowiedzi powiem. No zaufajcie, ciągle to mówię, zaufajcie jakby mojej strategii. To znaczy uważam, że regimentarz i admirał, nie szukajmy od razu geniuszy, bo ich nie znajdziemy. Wiemy, jaką mamy sytuację i że ktoś chce się podjąć tego, żeby nas reprezentować w tej formule, prawda? To dajmy mu pewne wotum zaufania. Nie możemy zaczynać od wotum nieufności w formule, kiedy ktoś w dobrej wierze przedstawia się, mówi o swoim dorobku i tak dalej, a my dalej mówimy, mamy pewne zastrzeżenia, czy nie ufamy, że ja myślę, że w naszym systemie jakby wybieramy człowieka i prosimy go wręcz, prosimy go, błagamy go, żeby zajął się tym problemem, a on musi powiedzieć, czy sprosta temu, czy ma kwalifikacje, czy ma kompetencje i czy nie ma jakiegoś konfliktu interesu, bo to co pan mówił, pan Jarosław, z ziemi Polonii kanadyjskiej, to właśnie dotyczyło braku konfliktu interesu, tak? Bo tu można być ubiegany. Nie chodzi o to, że ktoś jest zdrajcą, tylko że jak ma podwójne, potrójne obywatelstwo, no to jest to pewien konflikt interesu. Jeżeli ktoś ma jakieś zażyłe relacje z partiami, no to też może być konflikt interesu. Jeżeli ktoś ma zażyłe jakieś tam relacje z przedstawicielami obcych krajów, to też może być konflikt interesu i tak dalej, i tak dalej. Żeby unikać, krótko mówiąc, konfliktu interesu, do tego się wszystko sprowadza. Także przed głosowaniem, ale ja jednocześnie powiem, że biorę pełną odpowiedzialność, tak? Żeby to było jasne, że ja ustalam porządek i ja biorę odpowiedzialność też za osoby, które ja rekomenduję. Żeby to też było jasne, że ja nie mówię, państwo wybraliście, ja nie mam z tym nic wspólnego. No to no nie, no to marszałek wielki choroby. Czyli jakby tu jest sytuacja, że ja biorę sobie współpracowników, po prostu takich, którzy nie tyle gwarantują, ile z których można oczekiwać dużo dobra dla Rzeczypospolitej, bym powiedział. Bo musimy, pamiętacie, dzisiaj było nawet czytanie odnośnie Pawła z Tarsu, pamiętamy. Czemu mnie prześladujesz, Pawle? No kto był na mszy, prawda? On był zaciekłym wrogiem chrześcijan. Chrystus już nie wstąpił, a człowiek prześladował. Tylko wystarczyło, że powiedział, dlaczego mnie prześladujesz? On się zdziwił, mówi, jak to, przecież go nie ma. I zrozumiał, że Chrystus, że Jezus, to są ci ludzie, których on prześladuje, że to są te Jezusy. Nie powiedział, czemu prześladujesz moich wyznawców, czemu prześladujesz moich zwolenników, czemu prześladujesz, tylko powiedział, czemu mnie prześladujesz. I to go najbardziej zaintrygowało, wiedział, że to musi być tylko boskie i się nawrócił i zrobił się niesamowitym apostołem. Więc też nie szukajmy w dzisiejszym świecie, bo niektórzy już mi zarzucają, że w dzisiejszym świecie został spenetrowany od 1944 roku, prawda, czesał nas. Czesał nas, każdego łamał kręgosłupy, tak? Ten wiatr chodził i pszczyk wszystkich. I nagle my mówimy, szukajmy, nie wiem, czy nawet byśmy w zakonach znaleźli wtedy, prawda? Takich ludzi, którzy nie szukajmy ludzi bez skazy, nie szukajmy ludzi bez pewnych jakby przeszłości, tylko szukajmy takiego Pawła z Tarsu, któremu mówimy, czy się poświęcisz dla mnie. No i poświęcił się, tak? I nie zdradził wtedy. Ja myślę, że w tej konwencji odczytujmy znaki opatrzności, bo dzisiaj była mowa, że się mszy. I ja to odczytuję. To jest pan Zygmunt Hazuka. Dobrze, muszę się powoli uczyć, słuchajcie, wszystkich nazwisk waszych. Myślę, że jest osobą właściwą. Drugi Sejm Walny Konstytucyjny przybył, prawda? Przedstawił to, co mógł, bez zobowiązań, bo myśmy nie zobowiązali. Ponieważ oczekiwał nominacji na admirała, przedstawił tutaj obronność Pomorza. Nie mówił jeszcze, bo to wymaga trochę czasu, żeby całe te kompetencje nabył, że musi teraz skorelować funkcję regimentarza, czyli hetmana i funkcję
i potem rozdzielić ewentualnie te kompetencje. To straszna funkcja. My na przykład dzisiaj w Polsce nie wiemy, kto jest naszym hetmanem, nie wiemy, jaka jest strategia obrony, nie wiemy, jaka jest doktryna obronna. Mówi nam się kontekstowo, to niby z NATO, tu jakaś brygada amerykańska, nie wiemy, w jakiej to jest kombinacji, w jakiej to jest strategii, czym mają się zajmować, czy mają pacyfikować wewnętrznie. Nie wiemy, czy PiS to 1066 odwołać tą obratniej pomocy, czy chce ją anulować. Co do co słyszałem dzisiaj, pan Marian Redes mówił, że wręcz przeciwnie, oni robią jakieś dodatkowe rozporządzenia do tej ustawy. Dodatkowa ustawa. Tak, że jeszcze rozbudowują tej obratniej pomocy. No wszystko dzieje się poza nami. I my w związku z tym musimy mieć osobę, która choćby tylko zaczęła się tym interesować i referować nam, jaki jest stan obecny, że mamy tą ustawę 1066, mamy już kolejną ustawę, mamy jakieś rozporządzenia, mamy, żeby oni wiedzieli, że my już będziemy prasowo z tego białego wywiadu, jak to się mówi, czyli z tego legalnego, z legalnej informacji, monitorować, co oni nam szyją za buty, żebyśmy wiedzieli. Bo każdy z nas oddzielnie nie ma na to czasu. Ale jak rozdzielimy funkcję, to wtedy mamy spokój, że nazwijmy regimentarz, czyli człowiek odpowiedzialny za bezpieczeństwo czasów pokoju i admirał czasów pokoju, będzie to śledził, będzie na każdym sejmie, jeżeli przybędzie, może być zapytać, panie admirale, niech pan coś powie, bo jakaś fregata wpłynęła amerykańska, czy pan na ten temat coś wie. Jaką ona, dlaczego ona wpłynęła, kto jej zgodził się i jaką ma spełnić rolę. No była też ten Donald Cook słynny, prawda, który tu pływa wokół Darłowa jeszcze pewnie dzisiaj. Nie tam, czy te rosyjskie samoloty. No i mówi, tego co udało mi się osiągnąć z informacji jawnych, mogę Państwu powiedzieć to, to czy tamto. I to jest bardzo duża już informacja, mi się wydaje, prawda? I my jesteśmy uspokojeni lub nie, bo też możemy zrobić petycję do ministra obrony i powiedzieć, my sobie nie życzymy jakichś obcych wojsk i tak dalej. Możemy, ale musimy mieć wiedzę. To jest moje zdanie. Więc bardzo proszę pana Zygmunta, żeby w tej sprawie odpowiedział pana Jarosława i później byśmy głosowali nad nominacją na admirała. Szanowni Państwo, jak najbardziej przypuszczam uwagi, które wszystkie przyjmuję, bo trzeba przyjmować krytykę. I powiem tak, zaczynając od pana, że system obrony kraju, nie zajmę się dzisiaj tym, tylko miałem mały odcinek odnośnie Wybrzeża. Mam już problem systemu obrony, współpracuję, wspomniałem z panem generałem Janem Grudniewskim, który jest dowódcą tych drużyn strzeleckich. On tam dosyć, można go znaleźć w internecie, on tam mocno się wypowiada. No można mieć, przyznać mu rację bądź nie, ale robi jedną rzecz dobrze, że tworzy te drużyny strzeleckie, że się tworzy to oddolnie i to jest dla Polski cenne. I to jest jedna uwaga. Jeśli chodzi natomiast o pana. Proszę pana, tak jest. Ja jestem, byłem oficerem Wojska Polskiego, pracowałem jako adiunkt na etacie adiunkta w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu na ulicy Obornickiej. Stamtąd szedłem na emeryturę. Od wielu lat jestem człowiekiem bezpartyjnym, jestem człowiekiem wierzącym. Zajmuję się między innymi tu z kolegą, zajmujemy się obroną wartości chrześcijańskich. Prowadzę takie stowarzyszenie obrony wartości chrześcijańskich przy parafii Chrystusa Królowej Hierowie. Poza tym jesteśmy także, zresztą też z kolegą, jesteśmy kawalerami Orderu Świętego Stanisława. Jestem komandorem Orderu Świętego Stanisława Ziemi Wejherowskiej. No cóż jeszcze, na pewno mam obywatelstwo polskie, jedno tylko. Proszę? To się masonerii. A jeśli chodzi, nie, absolutnie, nie pracowałem w żadnym wywiadzie wojskowym, nie byłem w jakichś tam służbach specjalnych, nie mam, nie jestem masonem i nie należę do organizacji masońskiej. Natomiast jeśli chodzi o mój rodowód, to sięgając tam już dalekie pokolenie, to jest to miejscowość Wysoka nad Kysą, to jest teraz Słowacja, kiedyś to były Węgry. I stamtąd mój pradziad, czyli wodzik, przyjechał na ziemię tutaj polskie, które były pod zaborami, na ziemię do miejscowości Borek i tam ożenił się szlachcianką abramowską.
zubożałą szlachcianką, to były rozbiory Polski. I oni wyjechali do miasta Lemberg, bo to nie było polskich. I tam mieli jednaścioro dzieci. Z tego mój dziadek Stefan należał do organizacji RODŁO, polonijna organizacja wokół teren niemiecki. I walczył o Polskę. I w tej organizacji też no, musiał uciekać między innymi do Poznania za sprawą Niemców, kolegów, którzy poinformowali go, że jest ścigany i może trafić do więzienia. Uciekł do Poznania w tym czasie i jakoś mu się udało ominąć go więzienia. W Lemborku jest tablica upamiętniająca mojego dziadka Stefana Hazuki. Tak. To jest tyle. No, co jeszcze mogę powiedzieć? Trzecia RP jest. Proszę? Trzecią RP jest, prawda, czy nie? Tylko co jeszcze? Nie, jeśli chodzi o obecną, to tu mogę przysiąc na wszystkie świętości, że nie ma żadnej współpracy. Ja tutaj owszem taką z panem Górnieckim podejmuję, to też były oficer jest, z tym, że on się mianował sam generałem, poprzez to, że jestem dowódcą strzelców tych polowych, ale on rzeczy sami był podpułkownikiem Wojska Polskiego. Ja też w takim stopniu wyszedłem z wojska, jako podpułkownik Wojska Polskiego. Ja już to zaznaczyłem, w Rydzynie uznali, że ze względu na moje poglądy i przekonanie uważali, że nie jestem godzien, żeby otrzymać stopień pułkownika, mimo że wszystkie sprawiałem warunki, tak. To tyle, jeżeli mogę powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o PAKI, tu jest, jeśli chodzi o NATO, jest to problem. I to na to musimy jako Sejm Ziemski rozwiązać. Podjąć uchwałę, przepraszam, w tej sprawie. Czy my chcemy współpracować z NATO, czy nie? Dużo ma pani racji, że jest to z jednej strony zagrożenie. Tak. Ale z drugiej strony troszkę jednak mi się wydaje, że naiwnie rozumując, że ze strony Rosji nie ma zagrożenia. Moim zdaniem to jest naiwne rozumowanie, bo nigdy Rosja nie wyzbędzie się wielkomocarstwowości i zawsze będzie do tego dążyła. Aspiracje mają, a pod rządami Putina, który jest nieobliczalny, nie wiemy, co wydarzyć się może. Mamy aneksję Krymu, mamy dalsze aneksje terenów Ukrainy i tak dalej. Także tutaj jedynie, co nam sprzyja, to, że wy weźcie wasze ziemie wschodnie, a my tam weźmiemy, prawda? Tylko to, co Żeligowski się wypowiedział. Ale tak, ja osobiście tutaj podchodziłbym do tego tematu bardzo ostrożnie. Czy Polska ma wchodzić w sojusze, to wobec tego, skoro ma, to z kim? Skoro nie ma, czy sama jest w stanie zabezpieczyć swój system obronny? Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że jesteśmy za biednym krajem, żeby zabezpieczyć się w pełni przed agresją militarną kogokolwiek. I to jest problem. Bo tak jak chociażby sięgając, to jest przez palce trzeba patrzeć, ale na przepowiednie, które tam różne, które wychodzą, to widzimy, że na przykład, że Niemcy w przyszłym roku mają nas napaść na Polskę, prawda? I dojść aż do Poznania. Ale napadną i szybko się będą wycofywały. Takie są również głosy. Oczywiście przez palce trzeba prosto patrzeć. Ale mówię, obserwując te różne tam przepowiednie odnośnie losów Polski. Na przykład obdarzeni Duchem Świętym, być może my nasze wartości będziemy w stanie wprowadzić w życie i tego bym po prostu nam wszystkim życzył. Tyle, jeśli może, jeżeli jakieś jeszcze pytania, to bardzo proszę. Są jeszcze jakieś pytania? To dziękujemy. Dziękujemy.